Witam już oficjalnie klasę drugą LA 17 listopada na wtorkowych dwóch godzinach historii sztuki, w ramach których poznawać będziemy nadal sztukę włoskiego renesansu wczesnego, czyli Quattrocento. Byliśmy już świadkami, jak doszło do narodzin tego renesansu we Florencji, bo ojczyzną renesansu była Florencja i wszystko zostało zainicjowane w samych początku XV wieku, kiedy ogłoszono konkurs na drugie drzwi do baptysterium florenckiego w 1401 roku i w ramach którego powstały dwie płyty konkursowe autorstwa Lorenza Ghibertiego i Filipa Brunelleschiego. Brunelleschi przerżnął w tym konkursie z konkurentem, który zwyciężając miał szansę zrealizowania tych drugich drzwi do baptysterium i stał się zatem jednym z najważniejszych przedstawicieli rzeźby wczesnego renesansu. W tym konkursie oceniano dokonania obu twórców, kierując się kryteriami odniesień do sztuki antycznej, czyli na ile te propozycje są bliskie ideałom, za jakie zostały uznane dzieła starożytności. Ale Filippo Brunelleschi, jak wiemy, potrafił podnieść się z tej porażki i odkuł się, stając się architektem. I to jemu w końcu przypadnie też i zasługa, by stworzyć nam architekturę renesansową. Pierwsze zresztą dwa obiekty już mieliśmy na piątkowych naszych zajęciach. To jest kopułę katedry florenckiej, której konkurs wygrał Brunelleschi i tym samym pokazał wszystkim, do czego jest zdolny, jakie ma możliwości. A tutaj widzę, przepraszam, że na moment wyłączyć, bo się literówka wdarła. O. Zostanie to już w nagraniu, trudno. Będzie to świadectwo, że wszystko jest na żywo robione. Teraz się zgadza. No więc właśnie, druga budowla, którą już widzimy na obrazku, to oczywiście Ospedale degli Innocenti, czyli obiekt, który ściśle można już zakwalifikować jako pierwszą budowlę renesansową. Ospedale to włoska nazwa, którą tłumaczymy nie jako szpital, bo chociaż tak się to bezpośrednio wprost tłumaczy, ale funkcji szpitalnej to ten obiekt nie pełnił, tylko był sierocińcem, przypomnę, dla dzieci niechcianych podrzutków, sierot, które tutaj mogły być wychowywane przez zakonników i zakonnice. No i ten obiekt odgrywający istotną rolę w tej strukturze ówczesnego miasta, zyskał dzięki Brunelleschiemu postać, którą można już ściśle określić jako renesansową. Po pierwsze jest to budowla, która ewidentnie podkreśla horyzontalizm, czyli poziomy, które tutaj odgrywają rolę kluczową, podstawową. Po drugie skomponowana została przy wykorzystaniu modułu, czyli cząstki powtarzanej w określonej liczbie, a wynikającej właśnie z poszukiwania harmonii, wykorzystującej symetrię i miarę opartą na właśnie liczbowych stosunkach. Tą jednostką, cząstką, modułem jest tutaj arkada wsparta na kolumnach półkolista, a mająca na pierwszym piętrze na osi umieszczone okienko prostokątne z trójkątnym przyczółkiem. No i właśnie kolejny element, który zadecydował o tym, że mamy tu do czynienia z budowlą renesansową, to oczywiście dekoracja wprost wykorzystująca elementy architektoniczne starożytności, a więc porządki architektoniczne, elementy takie jak półkoliste arkady zdobione archiwoltami, belkowania, gzymsy itd., itd. I z tego też powodu ten obiekt może być już ściśle uznany za w pełni renesansowe dzieło
nowatorskie i tworzące model, który potem architektura renesansu rozwinie także dzięki innym twórcom. Ale pozostając jeszcze w kręgu dokonań Brunelleschiego, bo ten wielki twórca miał na swoim koncie mnóstwo ważnych pionierskich dzieł. Jednym z nich była kaplica stworzona dla rodziny Pazzich przy kościele Santa Croce we Florencji. To kościół franciszkanów. Gotycka świątynia, zniesiona w XIV wieku, dokładnie w modelu gotyku redukcyjnego, ale nie to jest naszym teraz zadaniem, by o samym kościele mówić. Z boku do transeptu przylega, będąca właściwie jakby samodzielną budowlą, kaplica dla znakomitej, bogatej rodziny, ufundowana przez nią, a otwierająca się fasadą na pierwszy z dwóch wirydarzy, czyli dziedzińców klasztoru. Ta fasada jest pierwszym też przykładem fasady kościelnej, sakralnej w duchu renesansu stworzonej, i w ogóle sama budowla jest też prototypem sakralnych obiektów renesansowych. Na tym mniejszym zdjęciu lotniczym widzimy, jak właśnie z boku znajduje się ten dziedziniec, czyli wirydarz, z kaplicą Pazzi usytuowaną jako element tutaj dominujący w tej przestrzeni. Brunelleschi oczywiście musiał tutaj wszystko jakby tworzyć od nowa, korzystając oczywiście z tego, co widział, poznając z autopsji budowle rzymskie, czyli na przykład ruiny znajdujące się w Rzymie przy Forum Romanum i inne tego typu widniejące w panoramie miasta obiekty. I z nich to właśnie wyciągał jakby wnioski, które wykorzystywał do tworzenia własnych projektów. Sama kaplica ma, tworzy przestrzeń podłużną, prostokątną, z dostawionym doń kwadratowym prezbiterium, ale integralną częścią całości jest też portyk kolumnowy poprzedzający wnętrze. I teraz, kiedy ten uwzględnilibyśmy ten portyk, to całość zamykała nam się w formie kwadratu, a więc figury idealnej. Dlaczego to podkreślam? Bo tu zaczyna się droga do stworzenia takiego wzorca i wzorcowego obiektu architektonicznego renesansu, opartego na figurach idealnych. W ogóle jak starożytność, także i nowożytność renesansowa stawia sobie za zadanie stworzenie takiego modelu, takiej formy doskonałej i za taką uchodzą oczywiście te obiekty, które wykorzystują formy zaliczane do planów centralnych, takie jak koło, kwadrat, wielobok regularny czy wielościan regularny i krzyż grecki. Z czasem oczywiście będzie próba łączenia różnych figur w jedno, aby tworzyć dzieła bardziej złożone niż taka prosta forma, z jaką mamy tu do czynienia. Jak wiemy oczywiście, skoro wnętrze jest prostokątne, no to już tego efektu centralności nie posiada, chociaż i tutaj architekt próbuje nam zasugerować, że mamy do czynienia z takim właśnie rozwiązaniem opartym na tym centralnym układzie, bowiem dominującym elementem we wnętrzu jest kopuła, której czasza kryje się w rodzaju jakby bębna ze stożkowatym dachem i tylko latarnia sobie na zewnątrz jeszcze wystaje. I ta kopuła rzeczywiście dominuje w tej wewnętrznej przestrzeni i tym samym znowu jakby całość nabiera charakteru centralnego. Co do fasady, artysta musiał tutaj wymyśleć to rozwiązanie, bowiem przecież nie zostały mu po starożytności żadne wzorce, na których mógłby się bezpośrednio oprzeć. Dlatego kombinuje tutaj jak potrafi, łącząc różne elementy, jak na przykład motyw łuku triumfalnego, którego centralna arkada z kolumnowym portykiem została tutaj zespolona, a górna płaska, ślepa jakby powierzchnia ściany została rozczłonkowana parami pilastrów i płycinami kwadratowymi, co jest już taką ewidentną inwencją samego architekta. Już jesteśmy w środku, tak wygląda dzisiaj kaplica Pazzich wewnątrz.
Istotnym tutaj od razu elementem są podziały architektoniczne, które zagospodarowały całe ściany w porządku wielkim, z masywnymi korynckimi pilastrami dźwigającymi belkowania i wpisanymi między te właśnie powierzchnie, między pilastrami ślepymi blendami i tondami, czyli formami okrągłymi, z ceramiczną dekoracją majolikową, tak jak widzieliśmy to w Szpitalu Niewiniątek. Te ceramiki pojawiają się także w pendentywach, czyli tych trójkątnych polach żagielków, na których spoczywa wypełniona żebrami kopuła. Te dwa fragmenty, które zostały jakby z niezagospodarowania przez kopułę sklepienia kolebkowego, wypełniają z kolei kasetony kwadratowe z rozetami, a więc mamy tutaj ewidentnie zastosowanie rozwiązań znanych nam ze starożytnej architektury rzymskiej. No i kolejny obiekt bardzo istotny w dorobku Brunelleschiego, a także jako jeden z modeli architektury renesansu. Tym razem na dużą skalę. To jedna z większych świątyń Florencji, Bazylika San Lorenzo, czyli świętego Wawrzyńca. Budowla, która powstawała dość długo i nie została ostatecznie nawet ukończona, czego zaraz zobaczymy skutki. Tę świątynię mieli pod szczególną swoją pieczą Medyceusze, którzy nieopodal mieli własny pałac miejski, do którego zresztą wkrótce przejdziemy. I dlatego uczynili oni tę świątynię jak gdyby takim kościołem rodowym. I przez wieki to tutaj właśnie mecenat Medyceuszy przyczynił się do uczynienia z tej świątyni jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych Włoch, a także jednym z najcenniejszych galerii sztuki, bo rzeczywiście to, co się w środku tutaj znajduje, to są dzieła naprawdę najwyższej próby artystycznej, stworzone przez wielu artystów renesansowych. No właśnie, tak jak wspomniałem, kościoła nie udało się dokończyć, czego efektem dzisiaj jest brak fasady. To, co przecież tu widzimy, trudno uznać za skończone dzieło architektoniczne. To jest po prostu podstawa, na której miała być właśnie umieszczona dekoracja tworząca fasadę świątyni. Więc w pierwszym momencie, kiedy się podchodzi do San Lorenzo, można takie mieć uczucie, że chyba nie warto tam zaglądać. No skoro z zewnątrz to tak nieciekawie się prezentuje, to pewnie w środku też jest tak samo. A tymczasem, proszę bardzo, to wnętrze kościoła San Lorenzo. No i chyba dla nikogo już nie ma wątpliwości, że jednak warto byłoby tam wejść, bo to wrażenie jest naprawdę cudowne. Kościół robi, daje efekt niesamowity, takiej właśnie rozległej, potężnej przestrzeni, harmonijnej, pięknej, a wyraźnie nawiązującej do wczesnochrześcijańskich bazylik późnej starożytności, tych, które budował, między innymi fundował Konstantyn Wielki. Pamiętajmy, że Brunelleschi, kiedy odwiedzał Rzym, mógł spokojnie sobie zobaczyć między innymi tę watykańską Bazylikę Świętego Piotra, ufundowaną przez Konstantyna Wielkiego i inne tego typu kościoły, które jeszcze nie były przekształcane, co się stało z nimi później, bo przecież w miejscu tej pierwotnej świątyni na watykańskim wzgórzu dzisiaj stoi zupełnie inna budowla pochodząca z końca XVI, początku XVII wieku, wtedy ją kończono. Zresztą niedługo się nią zajmiemy, bo to też jest ważny element naszej opowieści o historii architektury nowożytnej. Ale wracajmy do tej świątyni. Gdyby rzeczywiście przywołać jeszcze te, które mamy dzisiaj w kształcie pierwotnym, późnorzymskie bazyliki wczesnochrześcijańskie, to docenilibyśmy jednak, że w porównaniu z nimi efekt osiągnięty przez Brunelleschiego jest lepszy, bo tamte były już dziełami schyłkowymi starożytności. Już tak bardzo nie dbano o różne elementy, jak na przykład proporcje, relacje poszczególnych części wzajemnie do siebie. A tutaj nasz architekt wszystko dokładnie, gruntownie sobie poobliczał, poprzemyślał
i stworzył właśnie dzieło o wyjątkowej urodzie i takiej regularnej harmonii. Brunelleschi zbudował jeszcze we Florencji drugą potężną bazylikę, tym razem po drugiej stronie rzeki Arno, w innej części dzielnicy miasta. To kościół Santo Spirito, czyli kościół Świętego Ducha. On również nie został ostatecznie ukończony zgodnie z pierwotnymi założeniami architekta, ale mimo to i tak zostało tu osiągnięte to samo, co i przed chwilą. To plan naszej świątyni, czyli kościoła Santo Spirito. Jak widzimy, tworzy go forma krzyża łacińskiego, czyli to jest budowla podłużna, a nie należąca do tego modelu centralnego. Trójnawowy korpus przechodzi w trójnawowy transept, a potem kończy się prezbiterium z obejściem też zamkniętym prostą ścianą. Dookoła wszystkich tych elementów z boku rozmieszczone zostały półkoliste apsydy obiegające cały kościół, tworzące rodzaj jakby kaplic bocznych. To hipotetyczna próba rekonstrukcji, jak świątynia mogłaby wyglądać, gdyby ją zgodnie z zamierzeniami Brunelleschiego zrealizowano, bowiem dzisiaj zewnątrz wygląda troszeczkę inaczej, ale za to wnętrze też robi wrażenie, podobne jak kościół San Lorenzo. Oba kościoły są ważnymi dziełami architektury renesansowej i należą do tak zwanego kanonu maturalnego. Dlatego też może tym, którzy się zechcą w przyszłości do tej matury dobrać za rok i przystąpić, może się im zdarzyć, że któryś z tych obrazów będzie do rozpoznania. Jest tu kłopot, no bo te świątynie wewnątrz wyglądają prawie identycznie. Zatem już teraz chciałbym zwrócić uwagę na pewien drobiazg, detal, dzięki którym można jedną od drugiej odróżnić. Tym elementem jest strop, czyli przykrycie nawy środkowej, a konkretnie wypełniające ten strop kasetony. W przypadku San Spirito są to kasetony wieloboczne, ośmioboczne. No, przepewnie mniejszej ilustracji wyglądałyby jako krągłe. Natomiast cofnę się na moment do San Lorenzo i tu są kwadratowe kasetony. A zatem jest to szczegół, który naprawdę najłatwiej pozwala odróżnić jedną od drugiej świątyni. Inaczej byłby z tym gigantyczny problem. Nie ukrywam, że ja czasami miałbym też z tym może kłopot. Choć obie świątynie znam, byłem w nich, więc... Ale pewnie od razu bym, próbując zidentyfikować, na którą patrzę, od razu spojrzałbym na ten strop, żeby się tu upewnić. No i właśnie. Miał Brunelleschi jeszcze jedną istotną zasługę na koncie. Stworzył prototyp, czyli model renesansowego pałacu miejskiego. A więc dał jakby wzór, na których oparte były później wznoszone inne tego typu obiekty. Ale w tym takim wzorcu, kanonie, który musimy poznać i dokładnie umieć zanalizować, jest pałac rodziny Medici, czyli Medyceuszy, o których przed chwilą wspominałem. I oto przed nami ich pałac, który projektował uczeń i asystent Brunelleschiego, Michelozzo. Są zresztą przypuszczenia, że niewykluczone, że być może jeszcze przed śmiercią Brunelleschi dostał tę robotę i wykonał jakieś wstępne jej plany, ale z uwagi na to, że zmarł, no to przejął jego uczeń i dzieło kontynuował i dokończył. Dlatego też to z nim wiąże się dzisiaj ta budowla jako autorem. To można powiedzieć wzorcowy, czyli modelowy przykład pałacu renesansowego miejskiego, czyli tak zwanego przyulicznego, bo stoi on dokładnie przy ulicy. Jest to zatem jakby takie połączenie w jedno pałacu i kamienicy mieszkalnej. Dodam zresztą, że Medyceusze przez długi czas byli po prostu patrycjuszami miejskimi we Florencji, owszem bardzo bogatymi, dlatego też w pewnym momencie i
otrzymali tytuły szlacheckie, herby i w końcu nawet awansowali do rangi książąt. Już w XV wieku to był ród książęcy, ale pozostałością po tych właśnie średniowiecznych korzeniach mieszczańskich jest ich herb, w którym znajdują się trzy kule, a te kule to są pigułki, bo ich ród kiedyś zajmował się właśnie farmacją, byli aptekarzami i stąd właśnie te trzy kule znalazły się w ich herbie. Potęgę budowali już jednak nie na, prawda, szukaniu szczepionek na różne dolegliwości tamtych czasów, ale poprzez stworzenie jednego z najpotężniejszych domów bankierskich, czyli właśnie na transferach finansowych ta rodzina doszła do gigantycznych pieniędzy. No i efektem tego był między innymi ten pałac, który budowali jeszcze w czasach, kiedy Florencja była republiką, a kończyli w momencie, kiedy już nad tą Florencją przejęli rządy jako książęta, zamieniając Florencję w księstwo przez siebie rządzone. Pałac jest zatem budowlą bardzo charakterystyczną, a także był potem często naśladowany i stał się tym modelem dla wielu innych późniejszych pałaców florenckich i nie tylko. Jak widzimy, jest to budowla, która respektuje te podstawowe założenia architektury renesansu, czyli zasadę horyzontalizmu, bo podziały kondygnacyjne na trzy kondygnacje, parter i dwa piętra, są tutaj właściwie kluczowymi dla zakomponowania całości. Zasada również modułu tu obowiązuje, czyli powtarzalności pewnych elementów, które jako element wciąż, prawda, jeden po drugim odpowiednią ilość razy się powtarzają. Co do symetrii, no jest tu pewne zaburzenie, bo nie jest to ściśle symetryczna budowla, co zresztą widać bardzo, jak się uważnie przyjrzymy chociażby rozmieszczeniu wielkich, potężnych wejść do środka prowadzących łuków arkadowych, ale mimo wszystko tutaj udało się tę pewną nieregularność zamaskować. Pałac jest także budowlą składającą się z czterech skrzydeł zespolonych, ale zamykających w środku wewnętrzny dziedziniec. Pałac stoi, jak już powiedziałem, przy ulicy i w związku z tym dość wąskiej i dlatego też wykonanie zdjęcia jakby od frontu takiego na wprost jest naprawdę niepodobne. I stąd to, co mamy tutaj, czyli zaburzenie proporcji. Tamten rysunek jest oddawał istotę charakteru, a to już niestety nie. Ale w związku z tym zapewne został on w ten sposób zakomponowany, żeby go można było jak najlepiej oglądać pod kątem, tak jak teraz, w skosie, z tymi właśnie zbiegami linii horyzontalnymi, tworzącymi te właśnie zbiegi, które potem rozpoznamy w perspektywie centralnej, zbieżnej, a właściwie tutaj bocznej. Tak się prezentuje z jednej strony, a to już ujęcie z drugiej strony tego pałacu. No i tutaj wyraźnie już widać, że jest to ten czworobok z wewnętrznym dziedzińcem. Teraz mamy plan tego obiektu. Dodam, że jeszcze z tyłu za pałacem znajduje się niewielki ogród należny do całości założenia. Wewnętrzny ten dziedziniec otaczają krużganki, czyli takie galerie pozwalające krążyć dookoła poszczególnych skrzydeł, by dostać się do wejść prowadzących lub do sal, lub na klatki schodowe wiodące na górne piętra, kondygnacje. I taki schemat będą miały wszystkie renesansowe pałace miejskie, jak się przekonamy, włoskie, a także te, które pod ich wpływem powstały. No i teraz przyjrzyjmy się dekoracji tej zewnętrznej pałacu Medici, potem także innego jeszcze rodu, stąd Medici Riccardi pojawia się w nazwie, ale nie, żeby nie komplikować, pałac Medyceuszy nam w zupełności wystarcza. Jak widzimy, architekt potraktował inaczej każdą z kondygnacji, a zatem inaczej zaaranżował parter, pierwsze piętro i drugie. Całość zamknął gigantycznym profilowanym gzymsem koronującym, który też jest takim nieodzownym elementem tych pałaców renesansu. No to przy okazji herby można ten herb zobaczyć z pigułami.
No i właśnie. Parter został wypełniony rustyką, czyli elementem, który już znamy, bo omawiałem go dokładnie, kiedy poznawaliśmy Palazzo Vecchio, czyli XIV-wieczny ratusz florencki autorstwa Arnolfa di Cambio, którego obciąża się odpowiedzialnością za odrodzenie po wiekach tej rustyki, bo było to bezpośrednie nawiązanie do starożytności, do Rzymu, architektury rzymskiej, gdzie taka rustyka pojawiała się, czyli takie, jak to już wtedy definiowałem, nieszlifowane, surowe efekty łomu skalnego o porowatym, nieregularnym charakterze. A więc parter to rustyka, a co wyżej? No i tu pojawia się nam nowy element, boniowanie lub boniowania lub boni, jak to woli. Cóż to takiego? To są tym razem płyty szlifowane o regularnym kształcie, gładkie, jak tu widzimy, które oczywiście imitują kamienne bloki, bo cała budowla została wzniesiona z cegieł, a to jest tylko olicowanie muru położone na zewnątrz, ale stworzone w taki sposób, żeby właśnie sugerować, że tutaj mamy do czynienia z takimi kamiennymi blokami o regularnym, gładkim charakterze. I to jest istota boniowania. Boniowania występują także w innych odmianach, chociaż wszystkie one zawsze mają regularny, szlifowany charakter, czy tutaj tak lekko zaokrąglony, półkolisty, albo tutaj tak zwany diamentowy, czyli z fazowanymi bokami. To są wszystko bonie czy boniowania, ale boniowaniem jest także to, czyli imitacja podobnego efektu osiągnięta w samym tynku. I z takimi boniowaniami mamy do czynienia w Warszawie najczęściej na budynkach. Stosuje się też to rozwiązanie i dzisiaj w architekturze XXI wieku. A więc jest to już, jak widzimy, element, który do wykorzystania mają architekci także i współcześnie. Weszliśmy do wnętrza i znaleźliśmy się na dziedzińcu Pałacu Medici Riccardi, czyli Medyceuszy. I już widzimy to, co właśnie opisałem przed chwilą, czyli ten krużganki obiegające parter, a u góry już mamy pomieszczenia z oknami rozmieszczone. I tutaj w dekoracji też pojawia się efekt jakby boniowań, tyle że w specyficzny sposób osiągnięty. A jaki? Oto przed nami technika zwana sgrafittem. Sgrafitto to technika malarstwa monumentalnego, czyli tak jak freski, mozaika, zaliczane do tej samej grupy. Słowa oczywiście włoskiego pochodzenia, co oznacza skrobanie lub drapanie, bo istotą tej techniki jest skrobanie w warstwach tynków położonych jeden na drugim, a zróżnicowanych kolorem. Gdy jest jeszcze ta warstwa zewnętrzna, miękka, świeża, a pod spodem już tamta związana, twarda, można w tej zewnętrznej, miękkiej skrobać odpowiednimi narzędziami metalowymi, zdejmując po prostu część tej nałożonej warstwy i odsłaniając to, co jest pod spodem. I tak powstaje sgrafitto. Nie jest to technika, która byłaby jakoś szczególnie skomplikowana pod względem technologicznym, ale wymaga oczywiście dużej wprawy i ma też swoje zalety. Przede wszystkim oczywiście odporność na czynniki zewnętrzne, atmosferyczne, i dlatego Włosi stosowali ją do dekoracji zewnętrznych, a wraz z renesansem, jego rozprzestrzenianiem, sgrafitto dotarło też i do innych krajów, między innymi do Polski. I w naszym kraju ten sposób dekoracji stał się niesłychanie popularny. Korzystano z niego także i później, i współcześnie. Wystarczy przejście na Stare Miasto warszawskie, na Starówkę, by zorientować się, że na niejednym budynku widnieją takie dekoracje sgrafitowe. Powstały już po II wojnie światowej, kiedy odbudowywano Stare Miasto i wtedy zdecydowano się, żeby te wzbogacić elewacje tymi dekoracjami stylizowanymi. Tu mamy akurat pochodzącą z Polski dekorację
w jednym z zamków znajdujących się na południu Polski, Krasiczyn. W Krasiczynie jest ta wielka ściana z grafitową dekoracją. Po Brunelleschim kolejnym bohaterem naszej opowieści o architekturze będzie Leone Battista Alberti. To kolejny geniusz architektury, ale postać niesłychana, zupełnie typowy przedstawiciel renesansu jako uomo universale, jak to Włosi nazywają, czyli człowiek wszechstronny. Praktycznie znał się na wszystkim, można by rzec. No nie wiem, czy na gotowaniu się też znał, ale w każdym razie znał się na pewno na architekturze, bo się tą dziedziną zajmował, ale także rzeźbą i na rzeźbie i malarstwie chociażby. Co prawda w przypadku rzeźby przynajmniej ten medalion, na który sobie wykonał z portretem, jest jego autorstwa, ale jego dzieł malarskich to chyba żadnych nie znamy. A w obu tych obszarach też uważał, że się na nich zna, bo napisał na ich temat traktaty dla fachowców przeznaczone. Ten sposób pisania właśnie o poszczególnych dziedzinach traktatów, a napisał je trzy, o architekturze, o rzeźbie i o malarstwie. To efekt jednego z najważniejszych faktów, jakie miały miejsce w początkach XV wieku, a który wpłynął na dzieje sztuki w sposób zasadniczy. Mianowicie w 1414 roku w jednym z klasztorów położonych na północy Włoch, już właściwie u podnóża Alp, w starej bibliotece odkryto szpargał nadgryziony przez myszy, rękopis datowany po charakterze pisma dzisiaj na czasy karolińskie, czyli IX wiek. Nie posiadający okładki, tym samym tytułu, ale za to zawierający całe właściwie praktycznie wnętrze. Kiedy dokonano odczytania, co zawiera ten rękopis, okazało się, że jest to podręcznik dla architektów stworzony w starożytności. Udało się ustalić jego autora. Nazywał się Witruwiusz, był Grekiem, ale tworzył dla Rzymian, bo dzieło powstało już w okresie panowania cesarza Oktawiana Augusta, czyli na przełomie I wieku przed naszą erą i początków naszej ery. Ten traktat zawierał właściwie, jak to się mówi, kompendium wiedzy, jaki zgromadzili Grecy i teraz przekazywali Rzymianom. A zatem odkrycie czegoś takiego było po prostu strzałem w dziesiątkę dla ludzi renesansu. Było bezcennym darem jakby od losu, bo dzięki dopiero temu dziełu mogli oni zrozumieć, jakimi regułami kierowali się, tworząc swoje dzieła, starożytni. I obejmowały oczywiście te informacje głównie architekturę, ale z uwagi na obecność pewnych rozdziałów, na przykład o proporcjach, o pięknie, można było także dowiedzieć się sporo o innych dziedzinach, na przykład o sztukach wizualnych, takich jak rzeźba czy malarstwo. Dlatego oddziaływanie tego traktatu było bardzo szerokie, nie tylko zawężone do architektury. Po jego odkryciu zrobiono z niego oczywiście odpisy rękopiśmienne i w takiej jeszcze postaci krążyły w całości czy we fragmentach wypisy z tego właśnie Witruwiusza wśród architektów renesansu. Jednym z pierwszych, który miał do nich dostęp, był Alberti właśnie i z tego skorzystał. Traktat został drukiem wydany dopiero w połowie wieku XVI, kiedy już drukarstwo stało się zasadą, regułą przy publikacji książek. Pytanie oczywiście przy okazji można zadać, że ten starożytny traktat został przepisany w czasach Karola Wielkiego. Wiele na to wskazuje, że po prostu ktoś miał do dyspozycji tę starożytną księgę i posłużył się nią, żeby uczyć się kształtowania ładnego liter. Po prostu przepisywał ten tekst i tym samym uzyskiwał umiejętności, które potem wykorzystał już do przepisywania ksiąg liturgicznych, ksiąg chrześcijańskich. A księga wylądowała oczywiście w bibliotece, no bo jak już powstała, no to można ją było sobie
trzymać. Czy z niej korzystano? Pewnie nie. Ale w każdym razie dzięki temu udało się to bezcenne dzieło ocalić. Dodam, że zatytułowany już w renesansie ten podręcznik Witruwiusza, czyli o architekturze Ksiąg 10, został potem uznany za niemal Biblię dla architektów i przez całe kolejne stulecia, aż do XX wieku, właściwie był niezbędnym elementem edukacji architektonicznej. Wszyscy, którzy chcieli być architektami, musieli się przez ten 10 ksiąg Witruwiusza przebijać, a w przypadku studiów na wydziałach architektury w XIX czy w XX jeszcze wieku, zdawać z tego egzamin ze znajomości Witruwiusza. A więc rzeczywiście była to niesłychanie ważna pozycja i o niej istnieniu absolutnie musimy wiedzieć, być tego świadomymi. Z czego się między innymi można było tam dowiedzieć oprócz tych kwestii dotyczących proporcji? Między innymi o porządkach architektonicznych, zarówno tych greckich, jak i rzymskich, na przykład o porządku spiętrzonym i porządku wielkim, których teraz przytaczam przykłady rysunkowe, a które przecież wałkowałem z wami przed rokiem, kiedy sztukę rzymską prezentowałem. Za chwilkę to nam wszystko wróci. Właśnie dzięki między innymi temu Witruwiuszowi, a zasługę tutaj miał szczególną Leon Battista Alberti. I już zaczynamy. Oto przed nami pierwszy jego obiekt niezwykle istotny do zapamiętania. Palazzo Rucellai we Florencji, czyli teraz do Pałacu Medyceuszy dołożyliśmy jeszcze drugi pałac, który powstał dla rodziny Rucellai. Budowla znoszona była w połowie wieku XV, a jej projektantem był Alberti. I oto przed nami ten sam jak gdyby model pałacu miejskiego przyulicznego z wewnętrznym dziedzińcem, czyli z tym czworobokiem dookoła skrzydeł, którego fasada na ulicę wychodząca też podkreśla horyzontalizm poprzez te wyeksponowane gzymsy i podziały kondygnacyjne. Ale jest w tym pałacu coś, czego nie było tam, bardzo istotnego. Na fasadzie pojawiają się porządki architektoniczne w postaci pilastrów rozczłonkowujących te ściany, dzielących na te poszczególne części, ustawionych w jednych osiach, prawda, we wszystkich trzech kondygnacjach. Pomiędzy nie w górnych kondygnacjach prowadzono właśnie te okna półkoliście zamknięte arkadami i archiwoltami. Ten model rozwiązania jest pierwszym po wiekach wprost odniesieniem do znanego nam porządku spiętrzonego. Alberti oczywiście dowiedział się o nim od Witruwiusza, ale także będąc w Rzymie i przyglądając się fasadzie Koloseum. I najprawdopodobniej właśnie to z Koloseum sobie wyprowadził pomysł na zastosowanie tego rozwiązania do Palazzo Rucellai. I w ten sposób ten model architektury trafia nam znowu do nowożytnej tradycji budowlanej i już w niej pozostanie na stałe. We Florencji powstanie jeszcze jeden znaczący projekt naszego Albertiego. Stara gotycka świątynia Dominikanów, kościół pod wezwaniem Santa Maria Novella, nie miał skończonej w średniowieczu fasady, tak jak San Lorenzo potem w renesansie. Tyle tylko, że tego kościółka fasadę stworzył Alberti i ją wykonano. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie architektoniczne i istotne z wielu powodów. Alberti oczywiście stanął przed dylematem, z którym potem mieli kłopot też inni twórcy renesansu. Jak bowiem pogodzić dwa elementy, a więc antyczne świątynie i ich formy z budowlami chrześcijańskimi w formie bazylikowej, które nieuchronnie prowadziły do tego, że od strony fasady powstawała wyraźna różnica dotycząca bardzo szerokiego dołu i dużo węższej góry, za którą kryje się już przecież tylko i wyłącznie nawa środkowa, bo na wyboczne chowają się za tymi dolnymi, poszerzonymi partiami.
Alberti kombinował, co tutaj zrobić, i wymyślił, że jakby te dwie części od siebie poniekąd troszeczkę uniezależni, traktując dół jako rodzaj cokołu, z elementami architektonicznymi nawiązującymi do romańszczyzny, bo gdy przypomnimy sobie kościoły takie jak chociażby katedra w Pizie z jej barwnymi pasami i tak dalej, czy płycinami, czy kościoły florenckie, baptysterium chociażby, no to tu ewidentnie widać, że do tego Alberti się odwołuje, a dla niego jeszcze taka budowla, jak właśnie to baptysterium XI-wieczne, to jest budowla starożytna tak naprawdę. I dopiero na tym cokole stawia nam portyk kolumnowy antycznej świątyni z czterema pilastrami wspierającymi belkowanie, zakończone trójkątnym przyczółkiem. Wiedząc, że oczywiście te dwa elementy muszą się jakoś wizualnie zespoić, wymyślił tutaj rozwiązanie, które potem okazało się bardzo brzemienne w skutki. Zastosował spływy wolutowe z jednej i z drugiej strony i w ten sposób osiągnął ten efekty scalenia tych dwóch części. Ale właśnie, projektując całość, kierował się tymi zasadami, które od starożytności teraz wróciły jako podstawa, a mianowicie rozwiązaniami opartymi na tych stosunkach liczbowych, poszukujących idealnych modeli i geometrycznych strukturach. Już widzimy tutaj rysunek, na który naniesiono na tę fasadę podziały wykonane na czerwono liniami, tworzącymi kwadraty, trójkąty równoboczne i koła, które mnożąc się, multiplikując i nakładając, tworzą taką siatkę właśnie proporcji i podziałów wewnętrznych, decydujących o harmonii całości. Kolejna fasada kościoła, którą wykonał nasz architekt, znajduje się już nie we Florencji, tylko w innej miejscowości północnych Włoch. To Mantua. Miasto niezwykle urokliwe, nieduże, położone na wyspie otoczonej wielkim jeziorem, które było własnością rodu Gonzagów. I to właśnie jeden z rządzących Mantuą władców zaprosił Albertiego z Florencji, żeby mu także posłużył do wznoszenia kilku obiektów. Alberti zresztą do tej Mantui nawet się na ostatnie lata życia przeniósł i tam miał swój dom. Do najważniejszych dzieł, które w Mantui wzniósł nasz architekt, zaliczymy kościół San Andrea, czyli świętego Andrzeja. To też jedna z najważniejszych budowli renesansu, obowiązkowa do zapamiętania. I tu kolejny raz Alberti próbuje rozwiązać problem nie tylko samej fasady, ale także całości kościoła, by na tych modelach antycznych ją oprzeć. Ale wracając do fasady, no to ewidentnie widzimy, z czego została ona wzięta. Z modelu łuku triumfalnego. I dlatego mamy tu do czynienia z porządkiem wielkim. A więc Palazzo Rucellai odrodził nam się porządek spiętrzony, na każdej kondygnacji inny porządek zastosowany, a tu mamy jeden wybrany porządek, który rządzi całością i podporządkowuje sobie podziały kondygnacyjne, pod spodem dokonujące się. I zatem mamy cztery potężne pilastry zastępujące tutaj kolumny w porządku koryńskim, a te podziały na kondygnację odbywają się jakby pod nimi. I w ten sposób mamy osiągnięty ten efekt porządku wielkiego. Teraz nam wjechał jeszcze plan kościoła, bardzo ciekawy. Świątynia ma formę krzyża łacińskiego, nierównoramiennego oczywiście, ale nie jest bazyliką. Tutaj sobie nasz Alberti trochę pokombinował i znowu odwołał się do rzymskich rozwiązań zaobserwowanych w czasie pobytu w Rzymie. A jakich, to się przekonamy, jak zajrzymy do środka. To model drewniany świątyni pozwalający zrozumieć jej jakby strukturę i pierwotne koncepcje założenia architekta, które potem uległy modyfikacji, bowiem architekt dokonał tutaj korekty tej pierwotnej
świątyni. Pierwotnie miała być to budowla bez transeptu, składająca się z szerokiej nawy środkowej zakończonej apsydą, a mającej po boku takie właśnie jakby dodatki, aneksy, kaplice. To już ostateczny wygląd świątyni po tej zmianie i dodaniu transeptu. Później jeszcze dodano do tego kopułę, która już Albertiego nie jest pomysłu. Ale cała świątynia robi wrażenie wyjątkowe. Rzeczywiście tutaj mamy też ten pełen wspaniałości efekt kościoła renesansowego. Nawa środkowa przykryta kolebkowym sklepieniem z kasetonami kwadratowymi, rozetami, a po bokach te kaplice. Nawę oświetlają rozmieszczone okulusy pomiędzy tymi kaplicami wstawione do ścian. Skąd to rozwiązanie? No właśnie stąd. To ruiny Bazyliki Foralnej Maksencjusza Konstantyna Wielkiego w Rzymie przy Forum Romanum. W czasach, kiedy Alberti go oglądał, pewnie kościół był w jeszcze lepszej formie niż dzisiaj, bo przecież parę stuleci potem też jeszcze swoje zrobiło i świątynia do dziś dotrwała jeszcze skromniejsza niż wcześniej. Ale to właśnie obserwując to, tę budowlę Alberti, zauważył właśnie, że jej projektanci wymyślili sobie, żeby właśnie do tej szerokiej przestrzeni głównej, zakończonej apsydą, przylegały o takie właśnie jakby cząstki. My je traktujemy jako przęsła naboczne, wiedząc, że powyżej były jeszcze wielkie okna, których już resztki tylko jak gdyby śladowe pozostały. I kiedy sobie to utrwalimy, obraz tego właśnie elementu, tej architektury starożytnej, no to wtedy już oczywiście rozumiemy rzeczywiście, że Alberti tutaj próbuje to reaktywować w formie tej świątyni. I jeszcze jeden, ostatni już obiekt Albertiego, jaki nam pozostał do omówienia. Znowu w innym części Włoch, w innej miejscowości. Tym razem lądujemy w nadmorskiej miejscowości nad Adriatykiem Włoch Środkowych. To Rimini, słynące z cudownych plaż, rzeczywiście jedne z najwspanialszych. Szerokie, potężne, piaszczyste, cudowne plaże. Miasto starożytne z zabytkami antycznymi, a będące wówczas stolicą niewielkiego księstwa rządzonego przez ród Malatestów. I właśnie jeden z nich, Sigismondo Malatesta, wymyślił sobie, że też tutaj ściągnie Albertiego, by u niego popracował trochę nad kościołem, który postanowił fundować w sercu miasta. Był to kościół franciszkanów, ale także docelowo miał się stać mauzoleum rodu Malatestów. I takie to wyzwania postawił przed Albertim. Dodam przy okazji, że to, o czym mówimy teraz, te różne miejscowości poza Florencją wskazują nam, że renesans przestał być już czymś tylko florenckim, a zaczyna rozprzestrzeniać się po Włoszech, czyli trafia do różnych miejscowości większych i mniejszych. Dodam, że Albertiego budowlę można też znaleźć w Rzymie, a więc i tutaj też Alberti odegrał istotną pionierską rolę. Ale wracajmy do kościoła, który nazywa się Tempio Malatestiano, czyli świątynia Malatestów. Nie została ona dokończona, to wyraźnie zresztą widać, bo górna partia urywa się nam nagle jakby znienacka. Także tylko właściwie mamy jakby dolną część w pełni skończoną. Tu Alberti postanowił wykorzystać element architektoniczny rzymski, który zastał na miejscu. Krótko mówiąc, w Rimini stoi sobie taki łuk triumfalny rzymski z czasów Cezara czy Oktawiana, już nie pamiętam. W każdym razie ten element strasznie się spodobał Albertiemu i zastosował go jako rozwiązanie wprowadzone do tej świątyni, która też miała taką być jakby antyczną formą architektoniczną. To już widzimy rysunek Albertiego, jak sobie pierwotnie wymyślił tę całą budowlę, a obok już współczesny rysunek architektoniczny, na który naniesione zostały te wszystkie geometryczne struktury oparte na kwadratach, ich podziałach, kołach, okręgach i tak dalej, które się to wszystko wpisują. Zdjęcie lotnicze teraz widzimy tego całego obiektu. Jest to dużych rozmiarów świątynia,
zewnętrznymi ścianami, w których znajdują się wnęki, ze wstawionymi sarkofagami. W ten sposób miała być właśnie jakby stworzona ta forma mauzoleum rodowego. Teraz widzimy drewniany model kościoła, tak jak sobie to Alberti umyślił, że będzie wyglądało, a czego, jak wiemy, ostatecznie nie udało się osiągnąć. Tutaj ciekawym rozwiązaniem, którego ostatecznie nie zrealizowano, był pomysł, żeby tę podłużną budowlę połączyć z rotundą. I ewidentnie w tym rysunkach Albertiego wynika, że ta rotunda miała być efektem zastosowania tutaj w powiekach formy Panteonu Rzymskiego. Niestety tego nie zrealizowano. Budowla jest tylko zamknięta tutaj prostą ścianą i prostokątnym prezbiterium. Także szkoda, że tej całości koncepcji nie udało się zrealizować. Ale też tutaj kościół ma tylko wielką, szeroką nawę środkową, główną, a po bokach kaplice rozmieszczone, czyli też nie jest kościołem trójnawowym, tak jak kościół San Andrea w Mantui. I na tym dokonania Albertiego mamy już za sobą. I by dopiąć już do końca opowieści o architekturze wczesnego renesansu we Włoszech, przeniesiemy się do jeszcze jednego małego miasteczka, które dzisiaj też cieszy się ogromną sławą wśród turystów, a miasto położone jest też w środkowych Włoszech, tyle, że już nie nad morzem bezpośrednio, to Urbino. Wtedy było to stolica maleńkiego księstwa i dlatego też na wysokiej górze, górującej nad miasteczkiem, usytuowany jest wspaniała rezydencja w formie już właściwie nowożytnego bardziej pałacu, stąd nazwa Palazzo Ducale. Projektantem tego był architekt Luciano Laurana, pochodzący z Neapolu, który we Florencji zdobył zresztą szlify, poznał reguły architektury i potem był bardzo aktywnym też projektantem w drugiej połowie wieku XV. Tutaj w Urbino stworzył mu pole do działania mecenas, jeden z najwspanialszych, który będziemy musieli jeszcze w przyszłości dokładnie sobie go lepiej poznać, a który nazywał się Federico da Montefeltro. Elementem centralnym zewnętrznej elewacji pałacu w Urbino jest loggia, czyli otwarte na zewnątrz pomieszczenia ustawione w kilku kondygnacjach, a flankowane po bokach cylindrycznymi wieżyczkami kryjącymi klatki schodowe. Loggia oczywiście to jest rodzaj pomieszczenia otwartego, a zatem jedyną jego funkcją jest możliwość oglądania rozległych i bardzo pięknych widoków zewnętrznych. A więc jest tak, jakby taki rodzaj wprowadzonego do budynku otwartego balkonu, tylko balkon jest formą wysuniętą i podpartą na wspornikach, a tu jest właśnie jakby taki element jakby pomieszczenia i to się nazywa loggia. Wewnątrz pałac posiada też kilka dziedzińców, wśród których mamy ten najbardziej efektowny, typowy przykład renesansowego dziedzińca pałacowego z krużgankami obiegającymi na poziomie parteru i pomieszczeniami już przylegającymi do tego dziedzińca na górnych kondygnacjach. Tu oczywiście na tak zwanym piano nobile, czyli piętrze reprezentacyjnym, znajdowały się najwspanialsze komnaty. Z opisów wiemy, że pałac w Urbino był jedną z najwspanialszych budowli Włoch, a może i Europy, bo jakkolwiek książę Montefeltro nie był wielkim, potężnym władcą rządzącym państwem, no, mającym swoją rangę międzynarodową, ale był człowiekiem, który niezwykle był wrażliwy na sztukę, należał, jak już powiedziałem, do tego szeregu najważniejszych mecenasów i potrafił jednak mimo pewnej ograniczoności środków osiągać tutaj wyjątkowe efekty artystyczne i także te wnętrza były podobno zachwycające. No niestety zostały one potem przekształcane, zmieniane, a pałac też bardzo ucierpiał w XIX wieku, w czasach napoleońskich i potem, więc niestety po tamtych
wspaniałościach już dzisiaj nie pozostały tylko śladowe resztki, z jednym wyjątkiem. Otóż w tym pałacu ocalało jedno pomieszczenie, które zachowało swój pierwotny charakter. To studiolo Federica da Montefeltro, czyli gabinet pracy księcia. Pomieszczenie z natury oczywiście dużo mniejsze, nie jakieś olbrzymie, ale wyjątkowej piękności z uwagi na dekoracje, które pokrywają ściany, a są to intarsje zrobione na panelach drewnianych, czyli boazeriach pokrywających całe te właśnie powierzchnie ścian. To jedno z arcydzieł sztuki włoskiej, sztuki dekoracyjnej oczywiście, bo te intarsje to rodzaj techniki zdobienia, dzięki której używając różnych jakości barwnej drewna można było tworzyć imitację obrazów. I te właśnie panele boazeryjne wypełnione zostały tymi intarsjami, które jak widzimy zostały stworzone tak świetnie, że sugerują nam wręcz, jakbyśmy oglądali pootwierane szafy biblioteczne. Faktycznie za tymi panelami kryją się szafy, w których książę przechowywał różne cenne skarby, których był posiadaczem, właścicielem, ale z zewnątrz imitują one te pokrywy, prawda, wieka drzwi zamykające te szafy, jakby były właśnie otwartymi, uchylonymi tego typu elementami. Także również jakby obiegający rzekomo całość na dole, rodzaj ławy, pulpitu jest miejscem, gdzie porozkładano różne instrumenty muzyczne. Wszystko to oczywiście zrobiono metodą właśnie intarsji, czyli zestawiania elementów z różnych kolorów okładzin drewnianych, które były wmontowywane, jakby wsztukowywane w powierzchnię, odpowiednio zagłębienia, więc robota absolutnie wymagająca niesamowitej precyzji i umiejętności. Technika intarsji jako technika zdobienia obiektów drewnianych stała się często używaną techniką na przykład w meblarstwie. Zresztą posługują się nią także do zdobień i dzisiaj specjaliści. I obok mebli intarsjowane mogą być też drewniane instrumenty muzyczne. Dlatego trafiają się takie intarsje na przykład na powierzchniach gitar, skrzypiec, wiolonczel czy innych tego typu właśnie instrumentów. No i tutaj na koniec jeszcze mamy tę informację, by właśnie definicję słowa intarsja sobie właściwie odpowiednio, prawda, przyswoić. A my zakończyliśmy na tym poznawanie architektury wczesnego renesansu we Włoszech, a zatem pozostanie nam teraz poznawanie innych dziedzin, a mianowicie rzeźby i malarstwa, ale w tym celu muszę zmienić prezentację, więc chwilka, bowiem do tego przejdziemy właśnie teraz. I już gotowe. A więc przed nami rzeźba po architekturze się zaprezentuje. Oczywiście zaczniemy od naszego ojca architektury, rzeźby renesansowej, czyli zwycięzcy w konkursie na drugie drzwi, a potem autora słynnych Rajskich Wrót Lorenza Ghibertiego, z którego napisanego przez niego autobiograficznego komentarza pochodzi ten fragment, ten cytat. A więc czytajmy, co tutaj nam Ghiberti ma do zakomunikowania o rzeźbie. A więc należy, by rzeźbiarz oraz malarz wykształceni byli we wszystkich sztukach wyzwolonych i powinien tak rzeźbiarz jak malarz być uczonym w perspektywie jak najlepszym rysownikiem, bo rysunek jest podstawą i zasadą obu tych sztuk. W tym fragmencie zawarte są dwie niezwykle istotne informacje, które od razu ustawiają nas, te dziedziny, w określonej perspektywie w stosunku do tego całego poprzedniego elementu ich dziejów, czyli średniowiecza. Rzeźbiarz i malarz wykształceni powinni być we wszystkich sztukach wyzwolonych. Co to oznacza? Oznacza, żeby być artystą,
który odpowiednio może na to miano zasłużyć swoimi dokonaniami, powinien zdobyć wykształcenie nieograniczające się tylko do wykształcenia warsztatowego. A więc nie powinno się skończyć tylko i wyłącznie na terminowaniu u mistrza, aby po osiągnięciu po paru latach pewnych umiejętności podpatrzonych i wyuczonych móc zdać egzamin mistrzowski i przestać być czeladnikiem, a stać się wyzwolonym mistrzem i móc założyć swoją własną pracownię, by przyjmować zlecenia. Tak do tej pory odbywała się edukacja przez całe wieki średnie i tak kształcili się kolejni artyści, zarówno malarze, jak i rzeźbiarze, ale tak samo krawcy, stolarze i wszyscy inni, kowale i tak dalej, wszyscy przedstawiciele innych rzemiosł. I teraz właśnie artysta musi się jednak od tych związków z innymi rzemiosłami ostatecznie odciąć, by jednak nie być postrzeganym przez swoich współczesnych jako jeden z takich właśnie fachowców, którzy po prostu zrobią swoje jak najlepiej i za to skasują pieniądze. Artysta musi być jak uczony, badacz i dlatego musi być wykształcony we wszystkich sztukach wyzwolonych. W tym pojęciu sztuki wyzwolone, czyli artes liberales, kryją się te podstawowe, jeszcze w starożytności, w klasyfikacji wypracowane dyscypliny, takie jak na przykład geometria, matematyka, filozofia, astronomia, medycyna, a zatem gramatyka, retoryka. To są dziedziny, które okazują się być potrzebne w wykształceniu dla rzeźbiarza czy malarza. Artysta średniowieczny absolutnie nie uważał, żeby to było mu do czegokolwiek niezbędne. I dlatego takich, że tak powiem, dodatkowych obowiązków jako uczeń na siebie nie brał. Za różne sprawy dotyczące na przykład koncepcji symbolicznych dzieł czy treściowych odpowiadał najczęściej duchowny teolog, który był albo współpracownikiem, albo był wręcz zleceniodawcą, jak na przykład wysokiej rangi przedstawiciel kościoła, który te rzeczy miał w małym palcu i mógł artyście podpowiedzieć, co i jak powinno być zrobione, gdy wykonuje na przykład figurę Chrystusa czy Marii. Teraz okazuje się, że to artysta i rzeźbiarz i malarz potrzebują być ludźmi wykształconymi. I dlatego w tym fragmencie został to wprost powiedziane jako postulat. Ale jest jeszcze jeden element, ten drugi, o którym wspominałem, zawarty w tym tekście. No właśnie. Być uczonym w perspektywie i jak najlepszym rysownikiem, bo rysunek jest podstawą i zasadą obu tych sztuk. Ten fragment wypowiedzi Ghibertiego nam wyraźnie pokazuje, że Ghiberti, tak jak przed wiekami starożytności, musi zmagać się z jednym z najbardziej trudnych dla nich problemów. Co sprawia, że tak różne dziedziny łączymy ze sobą, na przykład rzeźba i malarstwo, a do tego przecież można jeszcze dodać architekturę. No i okazuje się, że jest taki mianownik, który je spaja, rysunek. Bowiem każdy z nich tym rysunkiem posłużyć się musi. Zarówno niezbędny jest on dla malarza, ale także i dla rzeźbiarza i architekta, bo zanim budowla powstanie, przecież musi zaistnieć w formie projektu rysunkowego. To samo zresztą dotyczy rzeźby. A zatem jest tutaj coś, co te wydawać by się mogło z pozoru różne dziedziny sztuk łączy. I w ten sposób zostaje budowana jakby teoria, która potem będzie rozwijana w następnych stuleciach, jak właśnie zdefiniować to, co dzisiaj nazywamy sztukami wizualnymi, a co przez długi czas nazywano sztukami plastycznymi, zresztą często i dzisiaj się też to używa, a w przypadku Włoch i nie tylko, w paru jeszcze innych nowożytnych językach, nazywano to arti del disegni, czyli sztuki rysunkowe, bowiem właśnie na ten aspekt jakby zwrócono uwagę jako łącznik, który te wszystkie dziedziny spaja.
A więc widzimy i ten element tutaj w tej wypowiedzi naszego Lorenza Ghibertiego. Dorobek naszego Ghibertiego zredukowaliśmy sobie do płyty konkursowej i drugich drzwi oraz potem tych trzecich, które dokładniej wam zaprezentowałem. Oczywiście jego dorobek jest dużo większy, bo pracował jak szalony przy również wykonywaniu rzeźb umieszczanych w niszach fasad kościołów florenckich. Florencja, która gwałtownie przeżywa ogromny boom budowlany w XV wieku, wznoszone są albo realizowane liczne budowle, w tym na przykład katedra, której jeszcze wciąż końca nie widać było z jej fasadą, czy dzwonnica obok stojąca, a także jeszcze inne obiekty, stwarzały ogromne pole do możliwości dla rzeźbiarzy ówczesnych, dlatego też środowisko rzeźbiarskie florenckie było naprawdę bardzo duże, liczne i działających tam twórców dużo więcej niż tylko sam jeden biedny Ghiberti. On sam zresztą, mając ten autorytet i znaczenie, rangę w swoim czasie, tworzył też olbrzymią pracownię, w której uczyło się, dojrzewało sporo później sławnych artystów, ale jeden z nich będzie miał dla nas szczególne znaczenie. To Donato di Niccolò di Bettobardi, czyli Donatello. Bogu niech będą dzięki, że ta ksywka, którą mu przydano, pozwala nam zapomnieć o tym straszliwie skomplikowanym, wieloczłonowym jego imieniu i nazwisku. I Donatello nam w zupełności wystarczy. To geniusz. Jeden z największych, jacy tworzyli w renesansie. Jedna z najwybitniejszych postaci w rzeźbie, czy w sztuce w ogóle wczesnego renesansu. Odegrał rolę trudną do przecenienia, a był uczniem Ghibertiego. Z tego, co o nim wiemy, to potem bardziej zbliżył się do rywala Ghibertiego, czyli Brunelleskiego. I w dużej mierze też i Brunelleschi odegrał wpływ na kształtowanie osobowości Donatella. To podobno Brunelleschi właśnie pokazał młodemu Donatello dzieła starożytne i w ten sposób jakby tchnął w niego jeszcze silniejszą miłość do tamtych właśnie antycznych wzorców. Donatello stał się właściwie tak naprawdę obok Ghibertiego głównym twórcą rzeźby renesansowej, tworząc podstawowe modele dla niej, a także sam potem jako mistrz wykształcił kolejne generacje wybitnych artystów. Zaczniemy poznawanie twórczości naszego Donatella od pierwszej rzeźby, wykonanej właśnie jako dekoracja jednego z kościołów florenckich. W kościele Or San Michele, to jest nieduża, ale bardzo piękna świątynia, na fasadzie znajdują się liczne wnęki, a w nich można właściwie oglądać całą galerię rzeźby wczesnego renesansu, bo są tam dzieła wielu innych także artystów. No i jedną z tych wnęk wypełnił święty Jerzy. Z uwagi na rangę tej rzeźby została ona już z pierwotnego miejsca zabrana i dzisiaj można ją obejrzeć w muzeum we Florencji, Narodowym Muzeum Rzeźby, a w miejscu pierwotnym znajduje się wykonana precyzyjnie kopia wykuta w marmurze. Wraz z całą wnęką można we wnętrzu tego muzeum obejrzeć tę rzeźbę. Jest to dzieło rzeczywiście znakomite, świadczące o tym, że już będąc dość młodym jeszcze twórcą, zdaje się, że wówczas mnie sobie liczył 20 kilka lat, Donatello jest już w pełni władnym nad formą rzeźbiarską i tworzy dzieła absolutnie mistrzowskie. Święty Jerzy to postać oczywiście, której dzisiaj już w spisach świętych nie zobaczymy, chociaż nadal cieszy się popularnością, także jako imię, które często młodym dzieciakom płci męskiej jest nadawane w różnych krajach. Dlaczego tak świętego Jerzego potraktowano już przez Kościół Zachodni po Soborze II Watykańskim? Bo święty Jerzy nigdy nie istniał. Trudno, żeby uznać za postać historyczną kogoś, który ma w swoim dokonaniu zabicie smoka i ocalenie księżniczki. A to są podstawowe elementy historii świętego Jerzego. No ale dla ludzi średniowiecza święty Jerzy był jak najbardziej postacią autentyczną i to jeszcze bardzo pożądaną, bo stał się patronem
rycerstwa, tak jak i święty Maurycy. To było takich dwóch rycerzy, których średniowieczni feudalni rycerze uważali za swoich patronów. No ale nie w przypadku Donatella, bo tutaj już takiego rycerza z bajki nie widzimy. Wprost przeciwnie, stoi przed nami człowiek z krwi i kości, dumnie stąpający po ziemi i patrzący przed siebie z takim poczuciem władczości. Jego wzrok jakby nie pozostawia wątpliwości. Ten świat, na który patrzę, należy do mnie. Dlatego można tę rzeźbę uznać za taki niemal wzorcowy ideał człowieka renesansu. Człowieka, który jest jakby self-made manem, czyli sam siebie stwarza. Jest jakby człowiekiem rozumnym, kierującym się racjonalnymi pobudkami, który panuje nad swoimi emocjami i czyni świat dookolny całkowicie sobie poddanym. Ubrany jest w zbroję rzymską, a nie średniowieczną. Jedynym elementem współczesnym jest ta tarcza, którą tutaj celowo zresztą Donatello wykorzystał. Oczywiście czujemy, że pod tą zbroją, pod tym ubraniem kryje się pięknie, harmonijnie ukształtowane młodzieńcze ciało. A więc mamy tutaj wzorcową rzeźbę renesansową. Ale już bez żadnego okrycia pojawia nam się kolejne ważne arcydzieło Donatella. I to szczerze powiedziawszy jedna z tych czołowych rzeźb, które absolutnie trzeba będzie już na blachę się ich nauczyć i umieć rozpoznawać i nazywać. Bo przed nami pojawił się odlany z brązu posąg Dawida. Z kim mamy do czynienia? Sądząc po tym, na co patrzymy, to jakimś antycznym efebem golutkim, który tutaj prezentuje swoje ciało, bo właśnie kształtuje się powoli w tę doskonałą formę dojrzałą. Ale tak naprawdę jest to przecież postać biblijna, starotestamentowa, bo to przecież Dawid jest jednym z głównych bohaterów Starego Testamentu. Był pasterzem, małym chłopcem, gdy przyszło mu właśnie dokonać czynu, który dał mu potem, stał się dla niego przepustką do wielkiej kariery i sławy. Zabił Goliata, potężnego wojownika filistyńskiego, który dręczył jego ziomków, maltretując ich i szantażując i mordując. Gdy stanął naprzeciwko tego gigantycznego kolosa uzbrojonego po zęby, tamten nawet nie pomyślał, że to będzie z tego jakikolwiek tytuł dla jego chwały, jak tego smarkacza zabije. A tymczasem wyszło na odwrót, bo to on zginął. Oczywiście nie bronią klasyczną, tylko kamieniem wyrzuconym z procy, bowiem tym się specjalizował nasz młody chłopiec. I jak się okazało, tego Goliat nie przewidział. Dlatego tu już oglądamy go pokonanego, a właściwie nawet już pozbawionego korpusu, bowiem pod stopą Dawid trzyma głowę Goliata obciętą mieczem, który zresztą do Goliata pewnie należał, a który jeszcze wciąż w ręku dzierży nasz młodzian. Dopiero później, po tym wydarzeniu, stał się bohaterem narodowym i w końcu po różnych perypetiach zakończył swoją drogę na szczyty, zostając królem żydowskim. A także, jak głosi tradycja, napisał psalmy, czyli opiewające chwałę Boga utwory poetyckie, do których komponował muzykę i które też wykonując podobno miał tańczyć. Ale to są już czyny dojrzałego, późnego Dawida. Na razie oglądamy tu jeszcze jako młodego pasterza. No i dochodzimy teraz do pewnych bardzo istotnych konkluzji. No bo skoro mamy do czynienia z postacią biblijną, a więc mieszczącą się jednak w kategorii postaci także objętych sankcją w chrześcijaństwie, no bo przecież chrześcijaństwo nie odcięło się od tych wątków i treści starotestamentowych. A zatem mamy tutaj do czynienia z pewnym zgrzytem, no bo przecież trudno uwierzyć, żeby młody pasterz wybrał się na walkę na śmierć i życie, zapominając założyć majtek. A więc mamy tu do czynienia z aktem, który jest ewidentnym nawiązaniem do tradycji antycznej. A zatem ta rzeźba jest właściwie pierwszym takim w pełni nowożytnym aktem w sztuce.
świadomie i celowo wracającym do tradycji antycznej. Stąd też i inne elementy wzięte ze tradycji starożytnej, na przykład kontrapost, czyli ustawienie ciała, w którym ciężar spoczywa na jednej nodze, a druga tylko wyrównuje dla równowagi, prawda, całość. Anatomia. Owszem, jeszcze dziecięca troszeczkę, tutaj takie właśnie bardziej chłopięca niż dojrzałego młodziana, osiemnastolatka, ale już oddana z całą starannością. Idealizacja. Harmonia i spokój, którą cechowały rzeźby greckich efebów, wraca nam tutaj. Dlatego trudno się dziwić, że dzieło to było też już przez współczesnych interpretowane właśnie jako dzieło niemal odwołujące się do pogańskiej tradycji antycznej. I na przykład florenccy humaniści, filozofowie związani z Akademią Platońską, którą reaktywował po wiekach we Florencji, tworząc ją Wawrzyniec Medyceusz, traktowali tę rzeźbę niemal jak taki fetysz antyczny dla nich, bezcenny i ważny. Rzeźba była częścią fontanny najprawdopodobniej, jako zwieńczenie właśnie obelisku stojącego w baseniku, do którego leciała woda. Wśród innych elementów treści, na które warto zwrócić uwagę, jest zauważony też kontrast pomiędzy tym masywnym i ciężkim mieczem, a herlawymi jednak było nie było, rączkami, rączką chłopca, który ją trzyma. Domyślamy się, że mogło to być też celowym zabiegiem Donatella, który chciałby w ten sposób nam przekazać pewną ukrytą treść. A jaką? Że to Dawid jest tak naprawdę narzędziem w ręku Boga, bo przecież bez woli Boga i działania tu boskiego z tym Goliatem na pewno by sobie nie poradził, bo zapewne i też dzięki nadludzkim mocom, jakie Bóg mu dał, udało się temu młodemu herlakowi ten łeb Goliatowi odciąć. I jeszcze jeden element ciekawy. Jest tu ewidentnie skontrastowane są dwa jak gdyby oblicza, młodzieńcze i starcze, bowiem nasz Goliat jest właśnie takim starym, brodatym facetem, którego głowa tutaj się znajduje. Teraz nam już wjechała oczywiście analiza formalna tej rzeźby, bo w przypadku takich znaczących, kluczowych dzieł musimy takie rzeczy sobie też cały czas ćwiczyć. A więc wiemy, że rzeźba figuralna, całopostaciowa, wolnostojąca, ujęta w kontrapoście, statyczna, postać o prawidłowej proporcji i anatomii i z idealizacją ciała i urody, z ewidentnym nawiązaniem do antyku, pogański charakter rzeźby, podobieństwo do efeba, nastrój spokoju, zamyślenia, kontrast delikatnej budowy bohatera z masywnym mieczem i młodości zwycięzcy ze starością oblicza pokonanego Goliata. No i na koniec już ta informacja taka czysto formalna, ale z analizą nie mająca wprost nic wspólnego, że to jest rzeźba odlana z brązu, tak jak to w starożytności się przecież najczęściej działo. Przyjrzyjmy się jeszcze szczegółom tej niezwykle ważnej dla dziejów sztuki rzeźby. Faktycznie troszeczkę zaskakujący jest też ten efekt jakby takiej, no nie powiem obojętności, może za mocne słowo, malującej się na twarzy chłopca, tak jakby ten efekt, że właśnie dokonał takiego niebywałego czynu, jakby nie wpłynął na niego specjalnie, tak jakby jego myśli w inną stronę jeszcze gdzieś tam krążyły, zmierzały. A na koniec jeszcze zobaczymy tę głowę Goliata na dole w wieńcu laurowym, będącym symbolem zwycięstwa oczywiście Dawida, wsadzoną, na którym triumfalnie postawił stopę. I dobrze, następne dzieło, które już pojawiło nam się, nie zmieszczę, bo tak jak mówiłem, do 14:15 miałem prowadzić zajęcia, więc już tutaj musiałbym przerywać w pół zdania, więc do kolejnego dzieła Donatella wrócimy przy następnej naszej godzinie lekcyjnej. A zatem wyłączam.